Dzień dobry Państwu. Nazywam się Małgorzata Pielichowska, jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. W dzisiejszym odcinku omówię kwestię niedożywienia, kwestię dysfagii oraz zaparć. Zacznijmy od niedożywienia. I dlaczego ono jest tak istotne? Otóż w przebiegu choroby, czy w przebiegu leczenia dochodzi do redukcji masy ciała. I to wynika między innymi z samoistnego drżenia mięśni, które powodują zwiększony wydatek energetyczny. I jeżeli nie dostarczymy odpowiedniej ilości energii, która zbilansuje ten ubytek energii, to po prostu masa ciała będzie spadać. Z drugiej strony, również w przebiegu leczenia, chociażby lewodopą, dochodzi także do redukcji masy ciała u pacjentów. Także zwracamy uwagę na tę osobę, czy zbyt szybko ta masa ciała się nie zmienia. Tutaj gorąca prośba do opiekunów. Obserwujcie Państwo swoich partnerów, partnerki, czy przypadkiem ta masa ciała nie spada zbyt szybko. Czy w przeciągu ostatnich 3 lub 6 miesięcy ta masa ciała nie zmieniła się, powiedzmy, nie zmniejszyła się o 5-10%. Jeżeli tak, to już jest to sygnał alarmowy i wówczas należy wszcząć interwencję żywieniową. Jest to sygnał, że to niedożywienie może współistnieć. I dlaczego ono jest tak istotne? Przede wszystkim niedożywienie to jest niedobór składników odżywczych. Niedobór składników odżywczych, które są bardzo ważne w chorobie Parkinsona, bo tak jak wspominałam w poprzednich odcinkach, czy witamina D, witaminy z grupy B, polifenole są niezwykle istotne chociażby w ochronie neuronów przed dalszym niszczeniem. Także tutaj musimy na to zwrócić uwagę. Z drugiej strony niedożywienie to także pogorszenie jakości życia. To także pogłębienie depresji, która już może współistnieć w przebiegu choroby. No dobrze, czyli taką przede wszystkim pierwszą strategią żywieniową jest zwiększenie podaży energii. I o ile w teorii brzmi to bardzo prosto, prawda? No nie, trzeba dostarczyć więcej energii, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że u chorych współistnieją również inne problemy, takie jak dysfagia, czyli trudności, problemy z przełykaniem, zaburzenia połykania, a także i zaparcia, czy w ogóle brak motywacji do spożywania posiłków. Dysfagia, czyli zaburzenia przełykania, to problem, który dotyczy od 60 do 80% pacjentów i niewątpliwie wpływa na komfort życia, może także zmniejszać podaż składników odżywczych, co będzie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem niedożywienia. W sytuacji, gdy osoba cierpi na dysfagię, niezbędna jest zmiana konsystencji diety na bardziej papkowatą, bardziej w formie musów, czyli na przykład przecieranie warzyw, przecieranie owoców, czy gotowanie kaszy, a następnie jej miksowanie, to niektóre strategie. Można także wprowadzić już gotowe produkty do zagęszczania potraw, czy na przykład przygotowywać odżywcze zupy krem. I to będzie bardzo dobra strategia dla osób, które są narażone na niedożywienie, czy już są niedożywione, a mają problem z przełykaniem, ponieważ w stosunkowo małej objętości jesteśmy w stanie upakować w cudzysłowie dosyć dużą ilość składników odżywczych. W sytuacji, gdy te wcześniej wymienione przeze mnie strategie żywieniowe nie spełnią swojego zadania, można wykorzystać gotowe preparaty typu NutriDrink, by pokryć zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Kolejnym istotnym problemem występującym w przebiegu choroby Parkinsona są zaparcia, które wynikają z zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Tu, w tym przypadku, w tej sytuacji zwiększamy podaż błonnika, ale i płynów, ponieważ błonnik, żeby mógł pełnić swoją funkcję, potrzebuje wody. W przeciwnym wypadku osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, a nie o to nam chodzi. Błonnik może występować w dwóch frakcjach: nierozpuszczalnej w wodzie i rozpuszczalnej w wodzie. Frakcja nierozpuszczalna w wodzie będzie powodowała drażnienie ścian jelita i wzmaganie ruchów perystaltycznych. I te produkty, które zawierają przede wszystkim błonnik frakcji nierozpuszczalnej, to są grube kasze, to są surowe warzywa, orzechy, wszelkiego rodzaju ziarna, ale przy tym należy pamiętać, że u chorych bardzo często przecież współistnieje dysfagia.
problemy z przełykaniem. Chory nie zawsze będzie tolerował tego typu konsystencję produktów, czy w ogóle tego typu produkty. Z drugiej strony mamy błonnik frakcji rozpuszczalnej w wodzie. I w tym przypadku tego typu błonnik, on będzie tworzył żel w jelicie, co ułatwi pasaż treści jelitowych i nie będzie tak, można powiedzieć, agresywny w stosunku do ścian jelita, co błonnik nierozpuszczalny w wodzie. I błonnik rozpuszczalny, frakcji rozpuszczalnej, znajduje się na przykład w jabłkach, na przykład w mielonym siemieniu lnianym, czy na przykład w płatkach owsianych. W płatkach owsianych natomiast, tutaj chciałabym zwrócić na nie szczególną uwagę, ponieważ frakcja błonnika rozpuszczalnego, który one zawierają, nazywa się beta-glukany. I te beta-glukany mają istotny wpływ również na gospodarkę lipidową i węglowodanową, o czym będę mówić w kolejnych odcinkach poświęconych nietolerancji glukozy i zaburzeń lipidowych. W przypadku zaparć istotna jest aktywność fizyczna, która będzie stymulowała ruchy perystaltyczne jelit. I tutaj nie chodzi o intensywne ćwiczenia fizyczne. Wystarczy zwykła, spontaniczna, taka można powiedzieć niecelowana aktywność fizyczna w postaci spacerów, czy tradycyjnych, czy nordic walking, albo chociażby ćwiczeń typu tai chi. Zatem podsumowując, w przypadku niedożywienia należy obserwować osobę chorą, czy zbyt szybko nie dochodzi do redukcji masy ciała. W przypadku dysfagii zwracamy uwagę na konsystencję diety, by była ona bardziej papkowata, łatwiejsza po prostu do przełykania przez pacjenta, ale jednocześnie odżywcza. W przypadku zaparć dbamy o odpowiednią podaż błonnika i płynów, a także o aktywność fizyczną. Jeżeli po obejrzeniu tego odcinka nasunęły się Państwu jakiekolwiek pytania, wątpliwości, zapraszam do komentowania poniżej. A jeżeli chcieliby Państwo dowiadywać się o nowych filmach z kanału Spotkań z Parkinsonem dotyczących diety, zachęcam do zasubskrybowania kanału, by mogli być Państwo na bieżąco. Także na tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia.